Kolejna kadencja przed Panem. Czego możemy się spodziewać w kolejnych latach? Czy ciągły rozwój, jakieś pomysły nowe, innowacyjne? Panie redaktorze, w tej chwili życie tak płynie do przodu szybko, tak ciągle nowe wynalazki, praktycznie we wszystkich dziedzinach, że trzeba myśleć bezwzględnie rozwój, bezwzględnie wprowadzanie nowych właśnie tych pomysłów wspaniałych naukowców. A więc zdecydowanie rozwój w mieście, we wszystkich płaszczyznach. Na jaką dziedzinę Pan najbardziej kładzie nacisk? Panie redaktorze, wszystko zaczyna się od ludzi. Wszystko zaczyna się od edukacji. Kiedy jest wysoki poziom edukacji, to ludzie są doskonale wykształceni. To ludzie potrafią się znaleźć w każdej sytuacji. To sami wymyślają i podglądają innych i te wszystkie pomysły wprowadzają, a więc edukacja i w zasadzie postęp to głównie z dziedziny szkoły, uniwersytetu, laboratoria, zarówno na uczelniach, jak i pracownie, w zakładach pracy, bo i takie są i tam właśnie następuje ten ogromny postęp. Ostatnio na 4. Kongresie Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, który niedawno odbył się w Rzeszowie, dowiedziałem się, że samorząd powinien działać tak jak firma. Proszę powiedzieć, jak rządzi się taką firmą o budżecie ponad miliardowym? Panie redaktorze, bardzo słuszne spostrzeżenie. Miasto to jest rzeczywiście firma. I właśnie w tej firmie przychodzą pieniądze i pieniądze się rozchodzą. Po pierwsze to trzeba pomyśleć, skąd te pieniądze przyjdą, a następnie przeznaczyć ich na takie dziedziny, które są najbardziej potrzebne, ale również musi być zrównoważony rozwój, bo obok, jak mówiłem, edukacja, obok biznesu musi być i bezpieczeństwo, i estetyka, i służba zdrowia, i kultura, i sport, i turystyka, a więc decyzje te są jak gdyby podejmowane, biorąc pod uwagę te wszystkie dziedziny życia, które są niezbędne do naszego życia w takiej społeczności jak miasto. Jak Pana zdaniem mieszkańcy mogą wpływać na rozwój Rzeszowa i na promocję? No więc tu chciałbym od razu sprostować zdecydowanie. To mieszkańcy decydują o tym, jaki jest rozwój, bo prezydent by nic nie zrobił, urzędnicy by nic nie zrobili, gdybyśmy nie mieli wspaniałych mieszkańców, gdybyśmy nie mieli wspaniałych biznesmenów, a i sportowców, i naukowców, i lekarzy, a więc to mieszkańcy decydują o rozwoju. No Rzeszów jest w tej szczęśliwej sytuacji w tej chwili, że mamy wspaniałych ludzi w naszym mieście i dzięki właśnie nim następuje ten ogromny postęp. Ale w końcu mieszkańcy nie mają takiego zbytnio wpływu, nie są decyzyjni. Zadają mi często ludzie pytanie, jak my możemy zdziałać coś w Rzeszowie, skoro jedynie władza ma wpływ na to. To jest nieprawda. Kiedy ktokolwiek przyjdzie z mieszkańców do mnie i jakieś zgłasza pomysły, a może być w tym udział bezpośrednio urzędników, natychmiast podejmujemy decyzję, by tym osobom pomagać. Ale proszę zwrócić uwagę na tak wspaniałych biznesmenów, jak na przykład pan Góral Adam, jak pani Marta Półtorak, jak pan Walas, jak wielu jeszcze innych wspaniałych tutaj biznesmenów, jak również naukowców i lekarzy, to przecież oni decydują o tym. Jeszcze raz powtarzam, nic by prezydent nie zrobił, gdyby nie byli właśnie ci ludzie, gdyby nie inwestowali, gdyby nie mieli własne pomysły. Oni mają fantastyczne pomysły, natomiast zadanie urzędu jest przede wszystkim, żeby im pomagać, żeby nie przeszkadzać, żeby urząd nie wyciągał takich przepisów, które powodują, że wstrzymana jest inwestycja, że coś tam się będzie robić za pół roku, za rok czy za 5 lat, a w międzyczasie biznesmen pójdzie do innego miasta. A więc takie jest zadanie samorządu, takie jest zadanie prezydenta, żeby nie przeszkadzać, a maksymalnie pomagać. A pomysły z całą pewnością mieszkańcy mają lepsze niż pewno prezydent, niż wielu urzędników. Czyli można stwierdzić, że mieszkańcy okazali się znowu, może nie powiem życzliwi, ale obiektywni, oceniając to w wyborach i
Ponowna kadencja przed Panem. Przyznam się Panu, że jestem niezwykle zadowolony z tak dobrego wyniku. Nawet zaskoczony. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Tym bardziej, że były opisywane różne sytuacje nieprawdziwe w gazetkach, które zostały były dostarczane do domów. A wynik wyborów uważam, że jest doskonały. I podstawowa sprawa, jaką kierować się powinien prezydent, służyć ludziom. Słuchać ich, spotykać się z nimi i spotykać się zarówno na ulicy, jak i gdzieś tam w świetlicach, w salach gimnastycznych, na spotkaniach z mieszkańcami. Tam jest największa wiedza. Oni najlepiej wiedzą, co potrzeba.